Cześć, witam Was bardzo serdecznie. No i można powiedzieć, że witam Was już z drogi, bo właśnie wyjeżdżam z przyczepą, lawetą. Będzie to... No właśnie, co to będzie zaraz, zobaczycie. Jadę po to na złom w każdym bądź razie. Takim powoziłem, no to bardzo tak, przyjemna tak? Praca. Być może nawet tym. No, delikatnie, dobra. No to idziemy pooglądać ten wynalazek. I od razu, co widać na pierwszy rzut oka? Dobra, zacznijmy w ogóle od samego początku. To jest polskie wozidło, to jest polski produkt, produkowany przez Boomar, z polskim silnikiem, z Bielska-Białej, na polskich podzespołach. Widać od razu Żukowski most, felgi 16, te wprawdzie takie już trochę po przejściach, ale to się wyklepie. Zobaczcie, że koleba, która na tym jest, nie jest podbijana młotkiem, kamieniami, chociaż podejrzewam, że nie był to pojazd szanowany, robił w betoniarni w każdym bądź razie. Ładowność tej koleby to 1250 kg. Tutaj w ogóle widać jeszcze jakiś ślad po malowaniu z Boomaru. W każdym razie ładowność 1250 kg. A sam pojazd waży około niespełna 800 kg. W tym stanie, jak jest teraz, to jest 700 kg, ale dochodzą opony, płyny i cała reszta. To jest według instrukcji około 800 kg. Ciekawostka to to, że całość napędzana była polskim silnikiem jednocylindrowym. I gdzieś tutaj jest tutaj tabliczka znamionowa tego silnika. No właśnie, Polmo, fabryka samochodów małolitrażowych, Bielsko-Biała, 82 rok. Ten silnik miał około 8 koni mechanicznych według, no właśnie, 7,72 według tabliczki. I podobno to całkiem nieźle sobie dawało radę. A też ciekawostką jest to, że pojazd taki jak ten, czy ten pojazd, mógł być dopuszczony do ruchu, bo mimo że jest to pojazd wolnobieżny, to tutaj były zamontowane lampy. Całość ma instalację elektryczną i normalnie, legalnie można było tym pojazdem wyjeżdżać na drogę. Zobaczcie, rama tego pojazdu stanowi jednocześnie szynę, po której kładzie się koleba. Ja mam nadzieję, że uda nam się ten pojazd odrobić na cacy, bo to taki naprawdę fajny wynalazek. Tamto wozidło spogląda na niego i nie dowierza, że ktoś kupił coś takiego. Ale to jeszcze będzie hulać. Ja w to mocno wierzę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.